Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dziś krótka recenzja kolejnej akumulatorowej lampy budowlanej marki Makita. Zapraszam! Model ML003G wykorzystuje 20 mocnych diod LED SMD i posiada regulowaną w dwóch stopniach moc strumienia świetlnego w zakresie 450 oraz 1100 lumenów. Zasilane jest akumulatorami serii LXT o napięciu 18V oraz 40V serii XGT. W górnej części znajdują się dwa gumowe guziki sterujące zasilaniem lampy oraz zmianą trybu świecenia. Lampa posiada funkcję pamięci, dlatego zapamiętuje poprzednio ustawiony tryb jasności, dzięki czemu wznowienie światła roboczego następuje w tym samym trybie, w którym użytkownik poprzednio wyłączył urządzenie. Regulacja w osi pionowej umożliwia skierowanie światła pod wybranym kątem, co umożliwiają dwie poręczne śruby boczne. Korpus zbudowany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego i dwóch aluminiowych poprzecznych profili oraz stalowego wspornika umożliwiającego mocowanie do statywu. W dolnej części korpusu umieszczono także gumowe stopki antypoślizgowe, natomiast w górnej części obudowy znajduje się wygodny składany uchwyt ułatwiający przenoszenie. Lampa posiada podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne w stopniu ochrony IP65, dlatego też gniazda akumulatorów umieszczone są w szczelnie zamykanej kieszeni. Akumulatorowa lampa ML003G doskonale sprawdzi się w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym na każdym placu budowy, remontowanym pomieszczeniu czy warsztacie. Znajdziecie ją na stronie sklepu phlabc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.